Bestow na Gapę nasze noworoczne wróżki serwują pierwsze prezenty. Pana Romana Opałko i Jaguara. Można powiedzieć zupełnie spokojnie, że pan Roman Opałka jest wspaniałym człowiekiem, wspaniałym twórcą. Myślę, że tak samo można powiedzieć o tym samochodzie, że jest to wspaniały samochód. Chciałem, żeby chłopcy zobaczyli to prawdziwe dzieło sztuki, jakim jest Jaguar, a Roman Opałka zszedł na plan dalszy. Sztuka prawdopodobnie nie cieszy się specjalną popularnością, ale jeśli można przyciągnąć ludzi do prawdziwej sztuki za pomocą cywilizacyjnych osiągnięć, takich w najwyższym wydaniu, rzeczywiście to trzeba to robić. To wcale nie znaczy, że wiesz, że my wszyscy jakby mamy na to powiedzieć po prostu tak i że to akceptujemy. Muszę się szczerze przyznać, że to może brzmić bardzo niezręcznie, jeżeli powiem, że to nawet mnie trochę niepokoi, bo znowu interpretacje, Jaguar, Opałka, wie pani, znam ludzi, ja mam już 65 lat, znam ludzi, znam ludzkość. Coraz częściej wracam do bardzo złych krytyk na mój temat, starych, współczesnych. Często pozytywne krytyki już mniej mnie interesują, mówię zupełnie serio. Nie dlatego, żebym już się tak czuł zblazowanym, po prostu czasami nawet się więcej chcę dowiedzieć, jak głupia może być myśl ludzka nieraz na temat sztuki. No wiesz, jest to ekskluzywa artysta, który jeździ Jaguarem. Przepadam za szybkością. Pan Roman Opałka jeszcze w tej chwili nie jeździ Jaguarem. The Best of na Gapę trwa. Droga wróżko, ja obejrzałem ten kolejny prezent i przyznam, że nie jest on za piękny. Brzydki chcesz powiedzieć? Ale wiesz, że brzydki też może być piękny, jeżeli nie piękny, to chociaż interesujący. Zdradzę małą sekret, że to jest pokaz mody firmy Uzi. Michał, jesteś oszczędny. Co masz dla nas, dla widzów? Ja mam coś specjalnego dla tych, którzy lubią skórę. Wy jesteście ubrane w skórę i lateks. Klip z prowokacji w Lublinie. Prowokacja 96. Kaśka Kochańska, absolwentka Szkoły Odzieżowej i Maciej Gzień, jeszcze uczeń liceum plastycznego. Obydwoje debiutują dzisiaj na Prowokacjach 97. Czym debiutujecie? Najlepszą kolekcją.
Co to za kolekcja? Jest to kolekcja zatytułowana Druga strona Księżyca. Stworzona z bardzo przezroczystych materiałów i sukienka, mimo że jest zabudowana, odkrywa całe ciało kobiety praktycznie. I bielizny jest sporadycznie jednak, a wszystkie kształty są bardzo podkreślone. Kogo chcecie sprowokować i do czego? Chciałem sprowokować oczywiście mężczyzn. Chciałem pokazać to, co kobiety noszą pod spodem. No i właśnie mi na tym zależało. Jakich reakcji się spodziewasz? Emocji wywołanych, podniecenia. O, basta! Le temps de me retourner, j'étais déjà marié, mais tel le soir venu, j'étais déjà conquis. Your place are mine. Elle espérait sûrement qu'on me retrouverait pendu. L'allée, c'est pas le pire, mais le droit de ma. Gdzie leżą granice prowokacji dzisiaj? Granica? No granica zazwyczaj jest płynna, prawda? Niektórzy mogą odebrać to jako zbyt wulgarne, zbyt wyzywające i niesmaczne nawet. A przecież te sukienki są zabudowane. Są zabudowane, ale jeżeli dziewczyna ma szyfon przezroczysty na sobie, są piersi na wierzchu, prawda, to jednak niektórzy mężczyźni mogą to odebrać jako coś, co powinno być zakryte, a jednak jest odkryte. Jakie kobiety w Polsce decydują się na prowokacje? No myślę, że właśnie takie odważne, które nie boją się pokazać swojego ciała, tego co mają. Już za parę dni rozpocznie się karnawał. Gdzie będziecie się bawić? No jeszcze nie wiem. Myślę, że może w Zanzibarze. A widziałaś może Barbados? Tak, byłam, ale właśnie zapraszam widzów obejrzeć ten materiał z tych dwóch klubów, Zanzibar i Barbados. Postanowiłem wnętrza piwnicy, która była zupełnie zwykła, urządzić tak, żeby przypominały właśnie jakieś stare wnętrze. Tutaj pozwoliłem sobie użyć takiego patentu ze zwykłymi dachówkami ceramicznymi, które udają kolumnę. Te ozdoby na oknach pochodzą z jakiejś zakrystii kościelnej. Może zwróćmy uwagę jeszcze na lampy, wykonane dość sprytnie. Innym sposobem, które dają ładne nastrojowe światło, a są zaskakująco proste. Są zrobione z papieru pakowego, który jest połączony z siateczką metalową, taką jakiej używa się przy odgradzaniu kurników. A teraz pojawia się problem. Gdzie i jak ubrać się na Sylwestra? No mi się wydaje, że jesteśmy odpowiednio ubrani do Sylwestra. Tak, jesteśmy ubrani elegancko, ale jednocześnie z dużym odjazdem. I taki właśnie jest sklep Pirat, najbardziej odjazdowy w mieście. No to zobaczymy, co się dzieje tam. Taki sklep jest dbanie o ludzi, jak wyglądają, nic więcej, o modę, o to, żebyśmy się dobrze czuli na co dzień, wszędzie, gdziekolwiek. Najbardziej interesuje nas wygląd końcowy klienta naszego, czyli... Słuchajcie, ale bzdury tutaj opowiadam. Przecież chodzi o to, żeby się dobrze bawić, tak naprawdę.
Michał jest przykładem dobrego wyglądu, nowego wyglądu, klubowego wyglądu. Tak, tak, już kończymy. Następnym naszym prezentem będzie wizyta w menu samochodowej, a tam niespodzianka. Przestań się w końcu tym zajmować. Słuchaj, ja nie mogę przestać się tym zajmować, bo od tego zależy cały nasz Sylwester. Michał, jesteś taki zajęty, że nawet nie widzisz, że zmieniła się tutaj scenografia i że brakuje jednej osoby. No tak, właśnie, co z Maszą? A poszła szukać karnawałowej kreacji. Ach, te kobiety, kurczę, tylko myślą o kreacjach. Przecież muzyka jest najważniejsza. Muzyka, ale nie tylko. Najważniejszy jest również film, a mamy pewne karnawałowe niespodzianki. Taką jest film pod tytułem Głupi i Głupszy, który będzie emitowany dzisiaj o godzinie 20.05. W nim nie wiadomo właściwie, kto jest głupi, a kto głupszy. No właśnie, znowu zasiądziesz przed telewizorem i zaczniesz czytać gazetę, a ja będę musiał przygotowywać się sylwestrową kolację. No co ty, przecież ty będziesz się znowu zajmował tymi swoimi płytami. No dobrze, jeżeli wpadniesz w trans, to będziesz mogła w sobotę także zasiąść przed telewizorem i obejrzeć Prawo Bronxu, jeżeli interesuje. Ja wiem, że cię interesuje kino sensacyjne. To będzie bardzo skomplikowana historia pewnego kierowcy autobusu, który stara się wyrwać swojego syna spod złego wpływu typa spod ciemnej gwiazdy. A w niedzielę pewnie też znowu zasiądziesz przed telewizorem i będę musiał ci usługiwać i obejrzysz kolejny film. Będzie to tym razem Rich Millionaire, czyli coś, co lubisz, bardzo bogaty nastoletni człowiek, który będzie musiał się zmierzyć z pewnym typem planującym go wydziedziczyć i przejąć jego firmę. Czyli ciekawie zapowiada się w Kanale Plus.